Cześć, z tej strony Sza. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najprostszą farmę żelaza dostępną w Minecrafcie. Już kiedyś nagrywałem taki filmik, ale teraz jest aktualizacja, żeby pokazać Wam najprostszy sposób, jak taką farmę zbudować. Więc rozpiska pojawia się Wam na ekranie, rozpiska przedmiotów, a ja Was proszę o zasubskrybowanie kanału i danie łapkę w górę pod tym filmikiem. Nie będę się więcej rozwodził na temat przedmiotów, wszystko macie na ekranie, zastopujcie sobie i zbierzcie wszystkie przedmioty. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy miejsca 3x3, w które się wkopiemy na 7 kratek w dół. Przykładowo może być tutaj. Jest to bardzo fajne miejsce, polana, która idealnie będzie sprzyjała naszej farmie. I standardowo już mamy 3 kratki. Teraz 4. 5. 6. No i oczywiście 7 kratka. Więc tu będzie się działa cała magia. Teraz musimy tutaj wbić się 2 kratki. I dodatkowo jeszcze dodatkową jedną. Więc ja oczywiście zapomniałem przygotować jednego przedmiotu bardzo ważnego, czyli piasku dusz, który będzie nam potrzebny, żeby nasz zombie nie zginął. Po prostu nie zginął. I dodatkowo jeszcze nasze półpłytki. Też zapomniałem przygotować, ale już je mam, więc zaczynamy. Piasek dusz kładziemy w tym oto miejscu. Jak widzicie, mamy tu dół 3x3. I wkopujemy się 2 kratki na całości i jedną kratkę na środku. Dajemy tu wodę. Możemy od razu naszego zombie zablokować, żeby nie mógł stąd wyjść. Wrzucamy naszego zombie i żeby on nie zniknął, to ja przypadkowo nazwanym name tagiem, subskrybuj kanał Sza, nazywam naszego zombie i blokuję go dalej, żeby nie było możliwości, żeby stąd uciekł. Tak, w ten oto sposób. 3 kratki w zupełności starczą do takiej blokady. Teraz bierzemy nasze 3 łóżka i kładziemy w tym oto miejscu. Dodatkowo bierzemy nasze villagery. Taką ciekawostką jest, że villagery możemy pozyskać w bardzo prosty sposób. Wystarczy przyprowadzić je łódką, a żeby naszego zombie zdobyć, to też jest bardzo prosta sprawa, bo nie bez powodu on też jest w takim miejscu, bo gdy wkopiecie górę, będziecie kopać w górę, to w prosty sposób będziecie mogli rzucić naszego zombie, oczywiście gdy będzie noc. Raz, dwa, trzy. Mamy 3 villagery. Czy zombie załapał, że tu są nasze villagery? Tak, pochwycił przynęta i to bardzo dobrze. Nasze villagery się tutaj boją, więc teraz wystarczy je tutaj zostawić. Niech one sobie po prostu tu siedzą. Blokiem budulcowym zakrywamy tam wszystko. Tam się dzieje, co ma się dziać. Teraz trzeba zbudować arenę dla naszego Iron Golema, który będzie się tu respił. On na kratkach 3x3 się nie zrespi, dlatego będą potrzebne nam mury, które będą tutaj obtaczać ten teren i dadzą mu dogodne miejsce, żeby się respił. Ale najpierw przygotujemy skrzynkę z hopperami. Skrzynkę dajemy w tym oto miejscu. Jak widzicie, wykopałem tu taki w rogu. Delikatnie się wkopałem, żeby po prostu nasza skrzyneczka tutaj była. I dodatkowo zrobimy tu instalację, która będzie pozwalała zdobywać żelazo z naszego Iron Golema. Więc tutaj już wszystko zrobiliśmy, bierzemy teraz nasze mury i trzeba to wszystko obtoczyć. Też bardzo prosta sprawa. Jak widzicie, na razie cały sposób nie jest skomplikowany, cała farma jest stosunkowo prosta. Porównując ją do wcześniejszej farmy, to jest niebo a ziemia, że tak powiem. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie wiedzieliście o tak prostej farmie. Tak, ukończymy obtaczać nasz teren. I tak to wygląda. Teraz potrzebujemy lawy i potrzebujemy tabliczki, więc jak widzicie, tu mamy nasz jeden hopper i nad tym hopperem dajemy 2 tabliczki, w tym miejscu dajemy drugą i w tym miejscu dajemy w sumie już 4. tabliczkę. Tu wylewamy lawę, tu wylewamy wodę i możecie się cieszyć własną farmą. Dla przykładu z respiratu Iron Golema, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej działa. Czy muszę go stworzyć z pumpkinów? Niestety muszę. Raz, dwa i trzy. I dlaczego nasz Iron Golem się nie respi? Bo nasz Iron Golem się respi w ten sposób. Tak, w ten sposób. Leci w dół. Jak widzicie, woda go spycha w tamto miejsce do hoppera. No i nasza farma 100% działa automatycznie, dodam. Tu możecie zbierać swoje żelazo. Poczekajmy tylko, aż zobaczymy, co się stanie. Czy jakieś żelazo wyszło z tego Iron Golema? Tak, 4 żelaza
i dwa kwiatki. Oczywiście im dacie większy tryb, na przykład na hard, tym będzie więcej się naszych Iron Golemów respić, ale oczywiście niesie to ryzyko, no po prostu większej ilości mobów innych, które będą wam przeszkadzać w rozgrywce, więc wy ustawiajcie jak chcecie, wszystko działa 100% automatycznie, ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i oczekujcie następnych moich filmów. Na razie, cześć!